Witam Państwa bardzo serdecznie, Natalia Gackowska. Dziś mamy pierwszy dzień lutego. Imieniny obchodzą Brygida, Sewer i Emil. W dzisiejszym Pulsie Regionu ujawniamy nagranie zarejestrowane tuż przed wypadkiem w Pomarzanach. Kolejne wydanie zeszytów regionalnych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Inicjatywa firm rodzinnych nieustannie się rozwija i zaprasza na kolejne seminarium. Straż Pożarna zachęca do montowania czujników czadu. Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie recytatorskim. Zakrapiany wieczór, zabójcza prędkość i brawura. Czy właśnie to było przyczyną groźnego wypadku w Pomarzanach, który miał miejsce w środowy wieczór? W sieci krąży szokujące nagranie zamieszczone na jednym z portali społecznościowych przez uczestnika zajścia tuż przed zdarzeniem. Polewaj, Maciuś, picie gorzałki! Musi być zimna i co się wylało, to nieważne, bo kupimy jeszcze takie trzy. Bo nas co, Maciek? Nas stać. No, sobie kupimy kurwa 100 takich flaszeczek. Jak Patryk zaskakuje, to zawsze grubo. Niezgadnięta, prezes moim merolem, pazowa ty. Dawaj buta. Ja daję bany. I mam wyjebane, a prezes najebany też. Merol zakręt, Patryk dalasz zakręt mamy. Dobra, chodź zakręt. Weź k***a. No ja się boję. Czego się boisz? Włącz długie. Dawaj, buta. Buta. Ja dole. K***a, teren zabudowany. A ten zapi***a 160. Weź k***a, zwolnij, bo się boję. Zwolnij k***a, zwolnij. Czego się boisz, k***a? Z tobą. Ja się boję, zwoli. I teraz te nagrania wyślij temu, co jutro będzie godzina. Jak ja to na Instagrama dodaję, ja p***dolę, kiedy jesteś p***ny czub. Ja myślałem, że ja jestem czub. Buta, dawaj. Czemu jest off? But. Czyli zakręt, bo ty czubi mocno. Dobra tam, raz ci. Ja dole, dobra ty, bo ja nie mam pasów zapiętych. No leci to dobra. Dobra, zwolnij. A ty skręci się. Spokojnie. Dole, ja się boję. Patrz. Tak się jeździ? A nie, próba zjeździ. Jeba, bo zdalamy. Ja pierdolę. Przy wsparciu miasta Kutno oraz starostwa powiatowego powstał kolejny zeszyt regionalny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W grudniu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wydało już 22 tom zeszytów regionalnych. Co tym razem znajduje się w tym nowym wydawnictwie? Co możemy zaobserwować w tym nowym wydaniu? Proszę pani, 22 tom to są znów nowości. Nowości dotyczące Kutna i Ziemi Kutnowskiej. Dzięki naszemu stałemu gronu i powiększającemu się nowe osoby, osób piszących dla nas do zeszytów regionalnych, zawsze mamy coś ciekawego. Cóż w tym roku jest ciekawego? Kutnowskie przedsiębiorstwo budowlane zostało opisane. Opisane zostało przez panią pracującą w archiwum naszym tutaj w Kutnie, oddział Archiwum Państwowego w Płocku. Bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Ja myślę, że ci starsi mieszkańcy to wiedzą, że KPB budowało prawie właściwie wszystkie bloki w Kutnie, które są tutaj z wielkiej płyty. I nie tylko, bo i żłobki, i przedszkola, i szkoły. A część młodszych czytelników, mam nadzieję, że się tego dowie, bo niestety KPB już nie ma. Z innych ciekawych tematów, Kutno w
w czasach powojennych, od 1945 roku do właściwie do roku 90. Artykuł napisany się posiłkuje przez pana Adama Lewandowskiego, Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej. Bardzo ciekawy temat. Polecam wszystkim, którzy pamiętają tamte czasy. Niedokładnie może, ale można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, przypomnieć sobie te czasy, jak Komitet Centralny Partii sprawował wtedy władzę. U nas w Kutnie na Kościuszki był dom partii, był pierwszy sekretarz. Można sobie przypomnieć, a jak były strajki, co się wtedy w Kutnie działo, jak nam się żyło, co robiliśmy. Bardzo ciekawy artykuł. Następnie mamy też bardzo interesujący artykuł Aleksandry Szymczak, kutnowskiej nauczycielki historii, która opisała powstanie styczniowe tutaj w Kutnowskim na czasie. W styczniu obchodziliśmy rocznicę powstania styczniowego, także zachęcamy również młodzież do przeczytania. Cóż ciekawego jeszcze, tak jak mówiłam, ten artykuł Elżbiety Pajor o KPB. Potem mamy trochę wspomnień. Wspomnień pana Koneckiego Witolda. Mamy też Dzieje Żychlińskiej Gizerni Orłowskiego, napisany przez panią Urszulę Weber-Król. Mamy też moje kutnowskie wspomnienia Jerzego Wiznera, który opowiada o czasach przedwojennych i powojennych związanych z tradycją różaną w Kutnie, gdzie jego dziadek, jego ojciec i on sam byli ogrodnikami, współpracowali tutaj z kutnowskimi ogrodnikami, pamiętali Ejzyka, opowiada o nim, warto zajrzeć. Następnie mój artykuł, polecam też do przeczytania. Można tutaj będzie na podstawie materiałów, które są w IPN-ie w Łodzi, przeczytać o publicznej egzekucji trzech Polaków na Placu Wolności, którzy, proszę Państwa, zginęli za przemycanie żywności. Tylko to nie był przemyt żywności pod tytułem przemycili żywność, a zarobili, wzięli sobie pieniądze, tylko to był przemyt żywności na dużą skalę. Tutaj przemyt żywności szedł na wagony i pomoc była dla głodującej Warszawy. Próbuję tutaj w tym artykule odkłamać rzeczywistość, która nie do końca była jasna i czytelna. Dotarłam do materiałów w IPN-ie, które mówiły o tym, że były to bardzo duże ilości przemycanej mąki i tak dalej. A jednocześnie do wspomnień pana Kaniepienia, który tutaj w podziemiu walczył, który też w swoich wspomnieniach opowiadał o tych trzech członkach Związku Walki Zbrojnej. Więc warto tutaj zajrzeć do tego artykułu, tym bardziej, że mamy rocznicę wybuchu wojny, mamy ten czas taki jeszcze z okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości patriotyczny. Warto tutaj wspomnieć o tych ludziach, którzy oddali swoje życie za dużą i za małą ojczyznę, bo to było u nas w Kutnie. Cóż jeszcze? Wspominamy pana Henryka Lesiaka z żałobnej karty, który zmarł w zeszłym roku, naszego honorowego członka. Jest też ciekawy artykuł o Komunalnej Kasie Oszczędności Powiatu Kutnowskiego w latach 1928-39. Te skarby z rodzinnej szuflady wyciągnęła Jolanta Bujalska-Kowalczyk. Zilustrowała to fotografiami, warto zajrzeć. No, jest jeszcze szereg innych ciekawych artykułów, polecamy ten zeszyt. Jak zawsze Państwo coś ciekawego znajdą i jak tutaj już jestem na antenie, to bardzo bym prosiła wszystkich mieszkańców, którzy by chcieli coś napisać, a którzy się może boją. Nie bójcie się Państwo, piszcie, przychodźcie do nas, do TPZK. Być może Wasze wspomnienia, Wasz artykuł będzie uzupełnieniem tych
białych plam na historii naszego miasta i regionu. Przed nami kolejne spotkanie skierowane do przedsiębiorców. Tym razem seminarium dedykowane jest twórcom firm rodzinnych. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego jest jednym z 7 miast w Polsce, które realizuje międzynarodowy projekt związany z tworzeniem lokalnych centrów kompetencji. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Izbą Gospodarczą w Sewilli. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców rodzinnych. Czym jest firma rodzinna? Firma rodzinna to firma, w której pracują, współpracują, zarządzają, kontrolują albo są właścicielami co najmniej 2 osoby powiązane rodzinnie. Jeżeli reprezentujesz firmę rodzinną, chcesz się dowiedzieć, jak podnieść wartość swojej firmy, przekazać kompetencje prowadzenia firmy kolejnym pokoleniom, skutecznie zarządzać biznesem rodzinnym, budować zysk swojej firmy, czy też zidentyfikować i zmniejszyć ryzyka związane z prowadzeniem firmy, ten projekt jest dla Ciebie. W ramach projektu organizować będziemy 6 seminariów tematycznych. Pierwsze z nich odbędzie się już 6 lutego, w przyszłą środę, w sali konferencyjnej Cukrowni, ulica Barlickiego 20. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm rodzinnych, właścicieli oraz pracowników do udziału w projekcie. Aby się do niego zgłosić, należy zarejestrować się. Pomagamy w rejestracji przedsiębiorstwa. Najłatwiej jest to zrobić drogą mailową. Mail to lck-kutno@firmyrodzinne.eu. Jako instytucja realizująca projekt i powstanie Lokalnego Centrum Kompetencji w Kutnie, wszystkie szczegóły dotyczące samego projektu i wydarzenia, czyli pierwszego seminarium, które odbędzie się w ramach projektu, znajdują się na stronie Facebooka Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Publikujemy tam agendę pierwszego seminarium oraz wszystkie szczegóły dotyczące projektu i rejestracji do niego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia i wzięcia udziału już 6 lutego. Przyszła środa, Cukrownia. Pamiętajmy o niebezpieczeństwach, które czekają na nas w okresie grzewczym. Szczególnie groźny jest trujący gaz niewyczuwalny ludzkimi zmysłami, czyli tlenek węgla. Tlenek węgla nie jest wyczuwalny przez zmysły człowieka. W naszych ulotkach jest to bardzo tak jasno wskazane. Tlenku węgla, czyli czadu, nie widać, nie słychać i nie czuć. Dlatego my jako strażacy wskazujemy, aby nasze mieszkania zabezpieczać i doposażać w czujki odpowiednie. I jakie są to czujniki, jak one się dzielą i gdzie możemy je nabyć? Wyróżniamy, można by powiedzieć, takie 3 grupy czujników. Można spotkać czujniki dymu. Te czujniki zabezpieczają nasze mieszkanie i informują, bo ich taka rola jest, tak, o tym, że doszło do, powiedzmy, w naszym domu, tak, do zadymienia, czyli prawdopodobnie może dojść do pożaru i one nas tutaj, powiedzmy, informują o tym. Kolejna grupa to są czujniki tlenku węgla, których rolą jest, powiedzmy, tutaj informowanie nas w odpowiednim czasie o tym, że w naszym mieszkaniu pojawił się tak niebezpieczny gaz jak tlenek węgla, który, przypomnę, nie jest wyczuwalny przez nasze zmysły. Najlepszym rozwiązaniem są czujki tak zwane dualne, czyli posiadające 2 sensory, czyli czujnik, który jest odpowiednikiem tych tutaj czujników, czyli jest to czujka dymu i czujka tlenku węgla, czyli takie 2 w jednym. On nas zabezpiecza, czyli informuje, jego rolą jest jak najwcześniejsze nas poinformowanie o tym, że w naszym mieszkaniu istnieje zagrożenie z tytułu tego właśnie tematu. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na konkurs recytatorski dla młodzieży. Kutnowski Dom Kultury bardzo serdecznie zaprasza młodzież z klas 6, 8, pomiędzy nimi są jeszcze 7, rzecz jasna, szkół podstawowych, i oczywiście klasy gimnazjalne na konkurs recytatorski z Kotem. Bardzo wyluzowany konkurs, to jest jego 5. edycja. Przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście się troszeczkę z nami oswoili z recytacją i żebyście się dobrze
bawili. Wystarczy, że przygotujecie jeden tekst, to może być fragment prozy albo wiersz. Ważne, żeby był wasz, no bo w końcu w ten sposób oddajemy koci charakter tego konkursu. Jeśli chodzi o szczegóły, cóż, zapraszamy na stronę Kutnowskiego Domu Kultury, tam możecie przeczytać dokładnie regulamin, no i pobrać kartę zgłoszeniową. Na te karty czekamy do 11 lutego. A na sam konkurs zapraszamy 15 lutego w piątek na salę tarasową Kutnowskiego Domu Kultury na godzinę 11. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program Trzy Pytania Do. Dziś naszym gościem będzie Artur Gierula, radny powiatu kutnowskiego. Zapraszam. Może znaleźć się w trudnej sytuacji. Kupujesz w internecie? Zostałeś oszukany? Chciałbyś sprawdzić treść umowy? Obawiasz się zapisów drobnym drukiem? Pomoc dla Ciebie jest bliżej niż myślisz. W całym kraju funkcjonuje 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przyjdź, poradź się specjalisty, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nieodpłatna pomoc prawna to pomoc bliska Tobie. Informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej szukaj w najbliższym urzędzie gminy lub starostwie. Prezydent.pl. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura minus 4 stopnie w Kutnie, 1 stopień w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 989 hektopaskali. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 987 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 992 hektopaskale. Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m2 oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy!
Witam Państwa serdecznie w programie Trzy Pytania Do. Dzisiaj naszym gościem jest pan Artur Gierula, radny powiatu kutnowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. W naszym programie Trzy Pytania Do mamy, jak wiadomo, trzy kategorie pytań. Pytanie zawodowe, pytanie prywatne i pytanie niespodzianka. Może pan oczywiście, jak każdy z naszych gości, wybrać, które pytanie padnie pierwsze, które drugie i które trzecie, więc... Jest pomidor, przepraszam, w odpowiedziach? Jeszcze się tak nie zdarzyło, ale jeżeli któryś gość rzuci w nas pomidorem, to będziemy musieli to uszanować. Może tak, niespodziankę zachowamy na koniec, a możemy zacząć od kwestii zawodowych. W kwestiach zawodowych jest pan radnym powiatu kutnowskiego. Sesje są w tej kadencji burzliwe. Jak pan ocenia tą sytuację? To, co się dzieje na sesjach Rady Powiatu, poziom dyskusji, jak to wszystko wygląda? Jaki jest pana stosunek do tej sytuacji? Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest chyba problem, który funkcjonuje w Radzie Powiatu w tej kadencji. Tylko mamy tutaj miejsce z pewną, tak bym to nazwał, tendencją. No, ogólnie rzecz biorąc, ta tendencja według mnie raczej ulega wygaszeniu. Mamy obecnie mniejszość osób reprezentujących mieszkańców powiatu kutnowskiego, która uczestniczy w tego rodzaju miałkich dyskusjach, które nic nie wnoszą. Natomiast jest bardzo duża grupa radnych, która koncentruje się na rozwiązywaniu problemów, które są niezwykle istotne dla mieszkańców powiatu kutnowskiego i w związku z tym mam nadzieję, że to, co pani redaktor tutaj zasygnalizowała, to już jest taki schyłkowy etap funkcjonowania bardzo małej liczby osób reprezentujących radnych, reprezentujących mieszkańców powiatu kutnowskiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ naprawdę zdecydowanie łatwiej się pracuje, kiedy podchodzimy do kwestii merytorycznie, a nie szukamy pretekstów do tego, żeby urządzać, jak ogólnie można powiedzieć, polityczną hucpę. Bardzo dziękuję. Jasne. To tyle. Dziękuję również. Które pytanie jako drugie? No to osobiste z tego wynika. Jeżeli chodzi o pytanie osobiste, wiemy, że pan podróżuje, lubi podróże, że to jest pewnego rodzaju pasja. Która podróż i dlaczego była najbardziej ekscytująca, taka, która najbardziej zapadła w pamięć? No z tych dalekich to myślę, że Peru. To był wyjazd, o którym marzyłem od momentu, kiedy skończyłem 8 lat i przeczytałem książkę My z kosmosu pod takim tytułem. I właśnie było tam o kamieniach Zika, o geoglifach z Nazca i o całej kulturze Inków. W związku z tym marzyłem o tym od 8 roku życia. Trochę to trwało, aż udało się pojechać. Natomiast kontakt z zupełnie inną kulturą, z ludźmi, którzy funkcjonują w wydawałoby się w tej samej sferze kulturowej, również pod względem religijnym, ale przeżywają te religie zupełnie inaczej, radośnie, ze śpiewem i cieszą się tym, co mają, chociaż niezbyt dużo mają, no, powoduje, że dochodzi się do, ja doszedłem do pewnych też refleksji związanych z tym, jak warto jeszcze bardziej cieszyć się tym, co mamy, czym dysponujemy i doceniać ludzi, którzy również są inni w każdym obszarze. Nie chodzi tylko o kolor skóry, ale również o światopogląd, o różnego rodzaju orientacje polityczne chociażby i o pomysły na to, jak zorganizować świat, w którym funkcjonujemy. To są rzeczy, które dzięki takim podróżom udaje mi się, dzięki takiej chwili ciszy, bo lubię też mieć takie refleksje, moment na to, żeby przemyśleć to, co się zadziało, powodują, podczas tych refleksji dochodzi właśnie do takich wniosków i staram się w związku z tym wykorzystywać to również w pracy jako radny, kiedy mam przyjemność spotkać się z mieszkańcami powiatu, którzy pokazują pewnego rodzaju problemy i rozwiązania, które być może na pierwszy rzut oka wydają się jakieś takie nierealne, a kiedy na spokojnie się je przemyśli, dochodzi się do wniosku, że de facto te rozwiązania muszą służyć ludziom i jeśli oni oczekują czegoś takiego w tym konkretnym działaniu, to trzeba to poważnie rozważyć, ponieważ dzięki temu będą chyba bardziej zadowoleni z środowiska, z otoczenia, w którym funkcjonują. To taka w sumie nauka. Z jednej strony można jeździć po całym świecie, a z drugiej strony wykorzystywać wnioski z tego płynące tutaj lokalnie. Podobnie zresztą jak pewna firma japońska ma też takie przesłanie, że myśl globalnie, działaj lokalnie, prawda? I jej założyciel Matsushita właśnie doszedł do wniosku, że inaczej się nie da, bo to najważniejsi są ludzie i dla nich robimy wszystko.
Zostało nam ostatnie pytanie, tak, pytanie niespodzianka. Myślę, że nie będzie szokujące, ponieważ odnosi się do ostatnich wydarzeń. Na fali tej tragedii, która wydarzyła się podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, w dyskusji publicznej wywiązał się temat mowy nienawiści. Mowa nienawiści, no właśnie, kiedy to się zaczyna? Kiedy jest ta granica cienka przekroczona? Bo mam na razie wrażenie, że w tym momencie walka z mową nienawiści jest wzajemnym obrzucaniem się mową nienawiści przez przeciwne obozy polityczne. A gdzie według Pana jest ta granica? Zawsze starałem się unikać wciągnięcia w ten obszar. To nie jest rozwiązanie. Każdy z nas, to co pani redaktor powiedziała, to nie może wyglądać w ten sposób, że będziemy się teraz licytować. Każdy z nas za siebie odpowiada, każdy z nas powinien sam wyznaczyć sobie pewne rzeczy, których nie będzie robił i nie będzie przekraczał pewnych granic i barier. Każdy powinien mieć chwilę refleksji i chwilę tej zadumy, takiej ciszy, bo z ciszy czasami też coś wynika. I to są rzeczy, które ja zawsze odnoszę sam do siebie. To ja powinienem zastanawiać się. To nie ulega kwestii, że są sytuacje, są osoby, które powodują jakieś negatywne emocje, wywołują w nas. No ale jesteśmy dorośli, musimy nad tym panować. Nie możemy podchodzić do innych ludzi w taki sposób, jak nie chcielibyśmy, żeby ktoś podchodził do nas. Ja myślę, że to jest taki wyznacznik poczucia własnej godności, wartości, szacunku do innych. Po prostu zachowujmy się wobec innych tak, jak chcielibyśmy, żeby inni zachowywali się wobec nas. I myślę, że to jest dosyć prosta zasada i reguła, którą od wielu lat też staram się sam stosować. Bez względu na to, czy jest to osoba, z którą mi po drodze, czy też nie. I dzięki temu wydaje mi się, że doprowadzam do bardzo małej takiej liczby sytuacji, w których potem zastanawiam się sam i mówię, nie, tutaj chyba źle się zachowałeś, będzie trzeba to wyjaśnić i porozmawiać z tą osobą na spokojnie, bez jakiegokolwiek cienia emocji, czy też niechcianej, a niezamierzonej złośliwości. A mam nadzieję, że z biegiem lat udaje się to mi realizować coraz lepiej. Natomiast z drugiej strony coraz odważniej chyba też oczekuję tego od innych osób. To taka moja własna, prywatna recepta, nie musi się sprawdzić u kogokolwiek innego, natomiast staram się żyć i funkcjonować zgodnie z nią. Dziękuję bardzo, bardzo za dziękuję. Odpowiedzi na pytania. Mam nadzieję, że pytania nie były za bardzo zaskakujące. Dziękuję za obecność, za to, że znalazł dla nas Pan czas i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Było mi bardzo miło, bardzo dziękuję Pani redaktor, bardzo dziękuję Państwu. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza.